ARP odpowiada na sensacje onetu.pl o polskich szwalniach ARP. Pieniądze na program Polskie Szwalnie służyły ratowaniu życia i zdrowia. Pieniądze na program Polskie Szwalnie służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu przedsiębiorców i pracowników, oświadczyła w czwartek Agencja Rozwoju Przemysłu, odnosząc się do publikacji onetu.pl. Stanowczo sprzeciwiła się twierdzeniom, jakoby wyprodukowane maseczki były bezużyteczne. W czwartkowym oświadczeniu ARP odniosła się artykułu z 20 lipca pod tytułem Maseczkowy szmelc za 258 milionów złotych. Jak kierowca ojca premiera Morawieckiego rozłożył rządowy projekt hasz Polskie Szwalnie na portalu onet.pl. W artykule czytamy, program hasz Polskie Szwalnie miał dać Polakom dostęp do maseczek chroniących przed COVID-19. Zabrał się za niego były kierowca Kornela Morawieckiego, ojca premiera. Dziś projekt jest w rozsypce. Polskie firmy uszyły aż 178 milionów maseczek, jednak gros z nich nadaje się co najwyżej na budowę. Dziesiątki milionów zalegają w magazynach. Niektóre zaangażowane w programy firmy zamiast spodziewanych zysków, toną w długach. Zdaniem ARP, artykuł pełen jest nieścisłości, niesprawdzonych i fałszywych informacji oraz odbiega od standardów rzetelności dziennikarskiej. Tezy artykułu nie tylko nie oddają stanu faktycznego działalności ARPS. Związanej z pomocą w walce z epidemią koronawirusa, ale godzą w dobre imię spółki, napisano w oświadczeniu. Podkreślono, że sam tytuł artykułu wprowadza czytelników w błąd. Nieprawdą jest, że w ramach programu Plus Polskie Szwalnie Plus wyprodukowano maseczki, które były bezużyteczne czy bezwartościowe, jak sugeruje tytułowe określenie Plus Szmelc Plus. Tytułowe przekłamanie nie znajduje również uzasadnienia w samym tekście, wskazano. Przypomniano, że projekt Polskie Szwalnie powstał w marcu 2020 r., a więc w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Maseczki ochronne były wówczas towarem niezbędnym i jednocześnie deficytowym. ARPS. Jako spółka Skarbu Państwa działając w ramach powierzonych obowiązków, zgodnie z wprowadzanymi wówczas regulacjami, podjęła się przeprowadzenia projektu, którego celem było wyprodukowanie do końca czerwca 2020 rok 100 milionów sztuk masek ochronnych różnego rodzaju i przeznaczenia, podano. Zaznaczono przy tym, że ARP przyjęła na siebie zadanie, którego ryzyka z punktu widzenia biznesowego nie można było wówczas w pełni ocenić. Natomiast jego znaczenie z punktu widzenia interesu społecznego było nie do przecenienia. Zapewniono, że w ramach programu Polskie Szwalnie ARP w pełni zrealizowała plan wyprodukowania 100 milionów maseczek i jednocześnie pomogła lokalnym firmom w utrzymaniu zatrudnienia. Działając zgodnie z obowiązującym prawem ARPS. Tak jak wiele innych spółek Skarbu Państwa, zainwestowała konieczne środki w realizację ważnej misji publicznej, oświadczono. Podkreślono też, że w ramach programu produkowano dwa rodzaje maseczek, medyczne certyfikowane, zgodne z normą N14683 oraz szyte, higieniczne, które nie podlegają certyfikacji, ale były zgodne z ówczesnymi wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. Proces szycia z konieczności wiąże się przekuwaniem materiału, co sprawia, że tak przygotowana maseczka nie może spełnić norm certyfikacji, którym podlegają wyroby klasy sterylnej. Zadaniem ARPS. Było dostarczenie maseczek do użytku powszechnego, a nie specjalistycznego. Przypominamy, że chodzi o czas, w którym zasłanianie ust i nosa było obowiązkowe w przestrzeni publicznej. Wszystkie z przygotowanych przez Plus Polskie Szwalnie Plus maseczek spełniały więc niezbędne kryteria, a twierdzenie o ich bezużyteczności w walce z wirusem nie ma żadnych obiektywnych podstaw, stwierdzono. ARP odniosła się też do sugestii, które padły w artykule, że wyprodukowane maseczki nie były wykorzystywane w szkołach. Zgodnie z wielokrotnie przekazywaną mediom, w tym redakcji onet.pl, przez ARPS. Informacją blisko 37,7 milionów maseczek trafiło do polskich szkół. Operacja była realizowana w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Brak tej informacji w artykule opublikowanym przez onet.pl pozwala tylko domniemywać, że autorzy przygotowali materiał pod z góry założoną tezę, napisano.
Zaprzeczono też, jakoby ARP powierzyła bezpośrednią realizację projektu Polskie Szwalnie 25-letniemu Janowi Krupnikowi. Posługując się tabloidową stylistyką, autorzy artykułu próbują uwikłać ARP-S. i program plus Polskie Szwalnie plus w politykę. Ten sam mechanizm stosowany jest wobec prezesa zarządu ARP-S. i jednego z pracowników spółki, czytamy w oświadczeniu spółki. ARP zaznaczyła, że od początku swojego istnienia działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, realizując zadania o strategicznym znaczeniu. Jako spółka należąca do Skarbu Państwa ARP-S. w ramach swoich kompetencji podejmowała i nadal będzie podejmować działania na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego. Tak było również w przypadku realizacji projektu Plus Polskie Szwalnie Plus. Wszystkie pieniądze wydane przez ARP-S. na program Plus Polskie Szwalnie Plus służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno-odzieżowej. Stanowczo protestujemy przeciwko manipulacjom, jakich dopuściła się redakcja portalu onet.pl, napisała spółka.